Mam propozycję, jakby pan mógł się położyć w dużej sali, na gładkim, białym łóżku, białym, czerwonym, nie ma znaczenia. Najlepiej w samej bieliźnie, żeby pan lepiej czuł na ciele, co się dzieje. Założyłby pan na uszy grube słuchawki, przez które nic nie słychać. Na oczy założyłby pan taśmę czy bandamkę, aby nic pan nie mógł widzieć. Ewentualnie światło, cień, bo my do końca nie wiemy, ja przynajmniej do końca nie wiem, co mój podopieczny widzi. Czy on widzi tylko mnie, czy on widzi plamę, czy on widzi zarys postaci. Mógłby pan do tego założyć długie rękawiczki i koledzy chodzący w oku mogliby wykonywać różnego rodzaju czynności pielęgnacyjne. Zakładać, zdejmować panu czapkę, spodnie, bluzkę. Zobaczyłby pan wtedy, jak przesuwane, przekładane ciało z jednej pozycji w drugą pozycję się zachowuje. Pan przy tym jest bezwładny. Filip. Proszę, dwie łyżeczki jeszcze. Rymonika, muszę zawołać, jak on płacze, bo ona na pewno tak nie słyszała, że on tak ładnie płakał. Już bym chciała być w domu, wiesz, żeby już ta podróż była za nami. Miałyśmy wracać samochodem w statusie maniaka rytku. Miałem się szybciej ruszyć i pomachać wszystkim na do widzenia. Nie taka umowa była kobietą. Miał być już dosyć karetek. Koniec z karetkami, prawda? Rady. No trudno, jeszcze poczekam. Łaska ci poleciała, kochanie.